Krzyż Wielkopolski, tu warto być. W dzisiejszym odcinku ważna rocznica z wizytą na wykopaliskach. Przy grobie nieznanego żołnierza w Krzyżu Wielkopolskim upamiętniono bardzo ważne dla naszego kraju wydarzenie. 70. rocznica powstania warszawskiego, 63 dni heroicznej walki o niepodległą Polskę. Myślę, że dzisiaj, czyli co roku 1 sierpnia, warto się zatrzymać i oderwać od tych codziennych obowiązków, właśnie żeby oddać hołd tym, którzy walczyli o to, żebyśmy mogli dzisiaj żyć w niewolnym, niepodległym kraju. Krzyż pamięta, dlatego dzisiaj wraz z radnymi i z panią dyrektor Domu Kultury i również radną powiatową złożyliśmy wiązanki kwiatów i oddaliśmy hołd właśnie tym, którzy walczyli. Takie wydarzenie trzeba mieć w pamięci. W naszej gminie wciąż trwają prace archeologiczne w niesamowitym miejscu. Jak co roku od 19 lat archeolodzy pod moim kierownictwem prowadzą tutaj badania takiego niezwykłego zupełnie stanowiska archeologicznego, jednego z najsłynniejszych stanowisk z okresu późnego paleolitu i mezolitu na terenie Europy badanego w tej chwili. Wydobywałem wspaniałe zabytki wykonane z poroża, z kości, z drewna, z krzemienia o wielkiej wartości naukowej. Co ostatnio udało się odkryć? Ten rok jest zupełnie szczególny ze względu na wysoki poziom noteci, więc kopiemy na terasie noteci, na skłonie tej terasy. Okazało się, że pod piaskami znajdują się utwory, które świetnie konserwują zabytki wykonane z surowców organicznych i w tym roku dopiero w zasadzie zaczęliśmy taki najintensywniejszą część naszych badań i odkryliśmy już poroże wielkiego łosia, kilkanaście skorup żółwi, ostrze wykonane z poroża, no, setki narzędzi krzemiennych, także niezwykle bogaty i owocny sezon. A jak wygląda sam proces wydobywania zabytków? Zabytki są w sedymentach, w osadach torfowych, dlatego cały materiał, który wydobywamy z wykopu, jest płukany na stanowisku specjalnym, oddalonym tutaj nieco od wykopu. Cały sedyment jest płukany na sitach, tak żeby każdy zabytek, który znajduje się w wykopie, został znaleziony przez nas później na płukaniu. W samym wykopie kopiemy w ramach siatki metrowej w warstwach 10-centymetrowych, tak żeby każdy większy zabytek był znaleziony in situ, czyli w pierwotnej pozycji. Do historii warto się dokopać.